Przecież to jest tylko teoria. Każdy z nas zapewne wiele razy słyszał to zdanie w rozmowie. Może część z Was nadal go używa, na przykład odnośnie teorii ewolucji. Mam nadzieję, że po tym materiale przestaniecie, ponieważ zdanie to niesie ze sobą bardzo duży ładunek ignorancji. Dziś sobie na ten temat porozmawiamy i przeanalizujemy narzędzia nauki. Jak wiecie, nie lubię skomplikowanych definicji, więc postaram się przekazać Wam tą wiedzę jak najbardziej obrazowo, tak by po obejrzeniu materiału każdy z Was wiedział, no i przede wszystkim rozumiał, czym jest teoria, czym jest hipoteza i jaka jest różnica między nauką i pseudonauką. Do nagrania tego odcinka natchnęła mnie książka Wielkie spekulacje, teorie i nieudane rewolucje w fizyce i kosmologii. Książka jest dość gruba, ale jeśli poszukujecie ambitnej lektury osadzonej w tematyce fizyki oraz poruszającej tematykę nauki i pseudonauki w tej dziedzinie, to polecam. Setki, a może nawet tysiące, nie liczę tego, jest komentarzy pod moimi filmami dotyczącymi teorii ewolucji, wielkiego wybuchu, powstania Układu Słonecznego i tym podobne. Czasami powstają bardzo zacięte dyskusje i pada tam taki argument. Tyle lat minęło, a to dalej jest tylko teoria. Mało tego, takie przeświadczenie występuje także u ludzi, którzy doskonale powinni znać zasady, jakimi rządzi się nauka. Kiedyś spotkanie z rodziną, rozmowa z moim wujkiem, nauczycielem fizyki. Wszechświat ma ponad 13 miliardów lat, a Układ Słoneczny powstał około 4,5 miliarda lat temu z dysku protoplanetarnego. Krzysiu, ale o czym ty mówisz? Przecież to jest tylko teoria. Ależ wujku, teorii naukowej i potocznego rozumienia słowa teoria nie można używać zamiennie. Jedno nie ma nic wspólnego z drugim. Teoria naukowa to najbardziej rzetelna forma wiedzy. Jak zwał, tak zwał. Teoria, hipoteza. Teoretycznie, hipotetycznie. Te słowa mogą wydawać nam się tożsame. Potocznie, kiedy mówimy teoria, to mamy na myśli pogląd danej osoby na jakieś sprawy, zwykle subiektywny, rzadko mający podstawy naukowe. Używamy tego słowa do wyrażania idei lub naszego przeczucia. Korzysta się z niego także czasami jako synonimu słowa hipoteza, czyli jako nieudowodniona teza. Jednak w nauce nie możemy utożsamiać teorii z hipotezą. Taki zabieg sprawia, że rozmowa traci sens, ponieważ mylimy dwa różne pojęcia. Zacznijmy od początku, ponieważ każda teoria naukowa była kiedyś hipotezą, ideą, która jeszcze nie została udowodniona. Warto zaznaczyć, że nie każdy nasz pomysł jest hipotezą naukową. Jeśli coś jest absurdalne i nie współgra z dotychczasową wiedzą, to nie można nazwać tego hipotezą. W każdym razie, wracając do tematu, ktoś wpadł na pewien pomysł, sformułował hipotezę. Podajmy sobie jakiś dobrze znany przykład. W XVI wieku Kopernik, obserwując niebo, wysnuł hipotezę, że to Ziemia obraca się wokół Słońca, a nie na odwrót. Na podstawie skrupulatnej i racjonalnej weryfikacji faktów, jego hipoteza z czasem stała się teorią naukową. Musiała ona przejść wiele różnorakich testów, które nie mogły wykazywać choćby najmniejszych niezgodności z rzeczywistością. Obecnie nie istnieją żadne przesłanki, które tą teorię odrzucają. Jeśli istniałaby choć jedna taka przesłanka, to teoria zostałaby obalona. Właśnie tak działa nauka. Hipoteza jest testowana na wiele różnych sposobów i jeśli nie znajdzie się sposób, który jest z nią sprzeczny, to staje się teorią naukową. Można ją porównać do rozbudowującego się miasta, a budynki tego miasta do faktów oraz obserwacji. Na początku jego istnienia, kiedy jest hipotezą, istnieje kilka budynków świadczących o tym, że koncepcja jest prawidłowa. Przez lata, kiedy miasto jest rozbudowywane, każdy kolejny budynek potwierdza hipotezę, która staje się teorią naukową. Nasze miasto przez lata może się zmieniać i rozbudowywać, jeśli wiemy coraz więcej na dany temat i dołączamy nowe fakty. Jednak nigdy nie zostanie ono w pełni ukończone. Zawsze będziemy mogli coś do niego dobudować. Tak samo jest z teorią naukową. Zapamiętajcie, teoria naukowa to rozległe, skrupulatne, zgodne z obecnym stanem wiedzy wyjaśnienie jakiegoś zjawiska oparte na racjonalnej i ostrożnej weryfikacji faktów. Jest to najlepsze spośród wszystkich dostępnych wyjaśnienie. Teoriami naukowymi są na przykład teoria heliocentryczna,
ewolucji, wielkiego wybuchu, ruchu płyt tektonicznych, mechaniki kwantowej, ogólna teoria względności czy szczególna teoria względności. Jednak to, że nie znaleziono dowodów, aby którąś z nich obalić, to nie znaczy, że przestają one być testowane. Właśnie dlatego mówiłem, że do tego miasta można stale coś dobudowywać. Teorię naukową, tak samo jak hipotezę, można odrzucić, można ją ulepszyć lub zmodyfikować, tak by jeszcze precyzyjniej wyjaśniała dane zjawisko. Warto tutaj przytoczyć teorię flogistonu, która obowiązywała praktycznie przez cały XVIII wiek, a później została odrzucona, ponieważ nie była zgodna z obserwacjami naukowymi. I tak samo byłoby z teorią ewolucji, gdyby znalazł się choć jeden naukowy dowód na to, że jest niepoprawna. Załóżmy, że na jakimś wykopalisku paleontologicznym znalezione zostały kopalne szczątki ssaków w skałach pochodzących z Kambru. W Kambrze ssaki nie istniały. Jednak jeśli byśmy znaleźli takie kości i okazało się, że nie zostały one tam podrzucone lub na przykład zjawiska geologiczne nie wymieszały dwóch różnych pokładów skał, to naukowcy musieliby skrupulatnie przyjrzeć się problemowi, zmodyfikować teorię ewolucji lub nawet całkowicie ją obalić. Jednak jak do tej pory cała systematyka organizmów układa się w jedną całość jak puzzle i nic nie wskazuje na brak słuszności tej teorii. Ci, którzy uważają inaczej, albo nie znają zasad, jakimi rządzi się nauka, albo je ignorują, albo jest to sprzeczne z ich światopoglądem, ponieważ wolą, by autorytetem była starożytna księga, którą interpretują dosłownie, a nie tysiące naukowców, którzy badają temat przez lata i od różnych stron. Dobrym przykładem działania nauki są odkrycia Newtona oraz Einsteina. Ich twierdzenia były rewolucyjne i trzeba było przebudować wiele różnych poglądów naukowych, tak by dopasować je do nowych odkryć. Dzięki temu drążono pewne tematy i odkrywano jeszcze więcej. Znajdywano nowe rozwiązania starych problemów. Być może są wśród Was osoby, które zdziwiły się, jak wspomniałem, o obalaniu teorii naukowych, o ich modyfikacjach czy rozbudowie. Powiecie przecież, mówiłeś, że zostały one skrupulatnie zweryfikowane, a jest możliwość ich obalenia. Może się wydawać, że to po części się wyklucza, ale tak nie jest. Tak naprawdę jest to największą siłą nauki. Gdybyśmy nie mogli rewidować pewnych poglądów, to nie byłoby rozwoju. Postęp w nauce nie wiąże się jedynie z tym, co wiemy. Bardzo istotne jest także to, czego nie wiemy. Więc jeśli odkryjemy nowe dane, które stawiają w nowym świetle teorię naukową, to może okazać się, że trzeba ją zmienić, porzucić lub zawęzić. Zawsze będzie istniał cień szansy na taki obrót sprawy, bo nie da się zbadać dokładnie całego świata. Jeśli na przykład miliard gwiazd wykazuje jakąś cechę, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo zbliżające się do 100%, że miliard pierwsza również będzie taką cechę wykazywać. Jednak nauka dopuszcza także scenariusz, że ta gwiazda będzie zupełnie inna niż miliard przed nią. Rewidowanie poglądów i przyznawanie się do błędów jest największą siłą nauki. Pseudonauka działa zupełnie inaczej. Jeśli mielibyśmy do czegoś porównać naukę i pseudonaukę, to tą pierwszą można porównać na przykład do architekta lub inżyniera, który buduje miasto, dysponuje planami i wznoszone przez niego budowle powstają zgodnie ze sztuką. Natomiast pseudonaukę porównałbym do Majsterkowicza, który przeczytał gdzieś o czymś i próbuje to wykonać najtańszym kosztem. Jak już wspomniałem, teoria, prócz bycia sprawdzalną, musi być także wewnętrznie spójna i pasować do innych odkryć naukowych. Odrzucając te kryteria, odrzucamy naukę. Pseudonauka opisuje zjawiska bez wnikania w ich mechanizmy. Nie jest konsekwentna. Często jeden argument jest przeciwstawny z innym. No i co najważniejsze, pseudonauka nie jest obiektywna. Bardzo często polega na subiektywnych odczuciach. Nie wiem, czy zauważyliście, ale pseudonauka nie próbuje przedstawić alternatywnego rozwiązania jakiegoś zagadnienia. Ona próbuje przedstawiać alternatywny sposób rozumienia nauki. A jak udowodniłem przed momentem, mechanizmy nauki są naprawdę dobre, ponieważ nastawione są na ciągłe odkrywanie i udoskonalanie tego, co już wiemy. Teoria nigdy nie przesądza, jaki jest stan faktyczny, jednak podważanie jej jest błędem, póki praktyka nie dowiedzie czegoś innego.
No właśnie, z tym dowodzeniem to niestety jest problem, ponieważ niektórzy nie rozumieją, co oznacza coś dowieść i doszukują się światowych spisków, jak antyszczepionkowcy, płaskoziemcy, spiskowcy księżycowi, albo jak kreacjoniści uważający, że dowodem na cokolwiek mogą być metafory napisane w Księdze Rodzaju. Oczywiście tych gałęzi pseudonauki jest o wiele więcej i szerzy się ona jak zaraza. Tutaj ciśnie się na usta pewne porównanie. Poszczególne fakty naukowe można porównać do tkanek budujących organizm. Nauka jest takim organizmem. Wszystko w niej do siebie pasuje, tak by organizm mógł funkcjonować. A czym jest pseudonauka w tym organizmie? Ciałem obcym, pasożytem. Czerpie z naukowego języka, ale nieudolnie. Nie wykorzystuje wypracowanych przez cały organizm rozwiązań, tylko proponuje swoje, inne, szkodliwe. No właśnie, ktoś mi kiedyś napisał, że w większości pseudonauka nie jest szkodliwa. Wykluczył z tego antyszczepionkowców, ale ogólny sens był taki, że nie należy się tym przejmować. Nie zgodzę się z tym. Pseudonauka ogłupia społeczeństwo. Sprawia, że szerzy się niewiedza, a ludzie mniej zaznajomieni z tematyką mogą nie wiedzieć, jak weryfikować fakty. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że pseudonauka posługuje się manipulacją. Jeśli ktoś wie, jak trafić do mniej zaznajomionej z tematyką osoby, to wykorzysta okazję i zaszczepi w niej tego pasożyta, o którym przed momentem mówiłem. Kłamstwo i manipulacja. Uważacie, że to nie jest szkodliwe? Zresztą o manipulacji to ja chciałbym w niedalekiej przyszłości nagrać osobny materiał. Okej, chciałbym poruszyć jeszcze jedną ważną kwestię. Pseudonaukowcy często opierają się na nieufności do naukowców, nieufności do systemu. Wszędzie węszą spisek lub uważają, że badania zostały przeprowadzone w polowych warunkach i nie są miarodajne. Jest to bardzo krzywdzące dla tych wszystkich ludzi nauki, którzy czasami poświęcają całe swoje życie, by zbadać jakiś aspekt. No i trzeba zaznaczyć, że to tak nie działa. Badania naukowe są powtarzane wiele razy, wnioski są wyciągane z wielu próbek wykonanych w różnych laboratoriach, by wyeliminować błąd ludzki. Tutaj przypomina mi się książka Svante Pebu i jego opis odczytywania genomu Neandertalczyka, który trwał latami. Badania były prowadzone w różnych miejscach na różnych próbkach. Powtarzano je wiele razy. Mało tego, profesor Pebu miał konkurencję. Inny zespół, który również dążył do podobnych odkryć. Gdyby się pomylił w swoich wnioskach, to z pewnością zostałby przez rywali poprawiony, a tamci na pewno pomyłki by nie zataili, ponieważ byłoby to wbrew ich interesom. Niestety pseudonaukowcy to często fanatycy, osoby, do których nie da się dotrzeć i wytłumaczyć im w racjonalny sposób, że się mylą. W zasadzie rozmowy z nimi nie mają sensu, no chyba że chcemy sami się czegoś nauczyć i obalanie kolejnych argumentów wykorzystujemy w celu poszerzenia naszej wiedzy. Ja akurat dużo takich rozmów przeprowadziłem z racji pojawiania się różnych komentarzy i często siłą rzeczy musiałem o czymś doczytać. W każdym razie ten film nie powstał dla pseudonaukowców, choć oni na pewno połapkują go w dół i napiszą mnóstwo nieprzychylnych komentarzy w moją stronę. Ten film został nagrany dla ludzi, o których już wspomniałem. Dla tych, którzy mogą mieć mniejszą wiedzę z jakiegoś tematu i których pseudonauka może próbować manipulować. Jeszcze taka dygresja na koniec, bo tych komentarzy naprawdę jest mnóstwo i czasami mam chęć stworzyć ranking najgłupszych wypowiedzi widzów. Pozwólcie, że taki jeden przytoczę. Niedawno pojawił się na kanale taki jeden pseudonaukowiec strzelający tezami z kosmosu i bardzo potępiał naukę. Samą w sobie naukę uważał za złą, obwiniał ją za całą podłość tego świata. Napisałem mu takie bardzo proste porównanie. Nauka jest narzędziem, tak jak i nóż jest narzędziem. I to od nas zależy, jak to narzędzie wykorzystamy. Za pomocą noża możemy pokroić składniki na obiad lub zabić człowieka. Czy jeśli zostanie popełniona zbrodnia, to jest to wina noża? Czy to wina nauki, do czego ją wykorzystamy? I wiecie, co odpowiedział? Odpowiedział, że nóż, którym zabito człowieka, jest tak samo winny jak morderca. Tym nożem zabito naszego brata. Żądamy ukarania winnych! Zabójca zbiegł, zostawił tylko narzędzie zbrodni. Żądamy ukarania winnych! Nożu, skazuje cię na śmierć przez utopienie. Mm.
Mam świadomość, że w tej tematyce można powiedzieć więcej, jednak chciałem ten film skonstruować w taki sposób, by trafić do każdego. W szczególności do tych, którzy spotkali się z manipulacją pseudonaukowców i nie potrafili rozróżnić, co jest nauką, a co pseudonauką. W mojej opinii umieściłem tutaj wszystko, co najważniejsze. No i mam nadzieję, że nikt, kto obejrzał ten film, nie powtórzy już nigdy zdania: przecież to jest tylko teoria. Temat manipulacji, tak jak wspomniałem, chciałem pociągnąć i w najbliższym czasie wrzucić wam kolejny materiał poruszający ten aspekt. W mojej karierze popularyzatora nauki spotkałem się z różnymi sytuacjami i chciałbym się ku przestrodze z wami nimi podzielić. Będę wam bardzo wdzięczny za komentarze. Podzielcie się wrażeniami, co sądzicie o tym filmie. Byłoby mi również miło, gdybyście udostępnili ten odcinek, przesłali dalej. Wydaje mi się, że tematyka w nim poruszana jest ważna i wielu ludziom może coś wyjaśnić. Dziękuję wam za obejrzenie, pozdrawiam, do zobaczenia wkrótce.